Na cmentarzu klasztornym siostra Agnes się modli. Poprawi wieniec jakiś albo znicz i wychodzi. Pokrzepiona aurą nekropolii i składa hołd nieskończoności morza, a teraz wchodzi na dzwonnicy schody. Wita siostrę dzwonniczkę, która zna historię dzwonów wybitnie. Jest jeden zwany mnichem morskim, biada im, kiedy wybije mnich o głowie rybiej. Wyryty na nim z płetwami oraz pancerzem z łuskami. Kiedy klasztor powstał, morze wyrzuciło kotwicę. Przerobiono ją na dzwon pod wizji wpływem. Poprzedni klasztor sióstr eremitek miał z tym monstrum jakąś tajemnicę. Zaczęto dzwonić na nieszpory. Agnes wychodząc z dzwonnicy myślała o tym morskim mnichu i co oznaczał napis na dzwonie i na trop padła. Sekretu mrocznego samobójstwa po gwałcie sługi Bożego, grzech jego okrył zakon miniony, by winę zmazać nowy się modlił.